dwie rzeczy, które są związane z rozprzęciem produktu mieszkalnego. Po pierwsze, to chciałbym się zapytać, jak wygląda polityka zatrudnienia nauczycieli w szkołach miejskich, czy to jeszcze raz problem, czy będzie nas to dotyczył przyszłych zwolnień nauczycieli. W związku z tym, że jak Państwo słyszycie w mediach, problem zatrudnienia zaczyna narastać, coraz więcej zwolnień jest nauczycieli, nie wiem, czy ja dobrze słyszałem, ale wydaje mi się, że 7 tysięcy osób straci pracę. Niestety związane jest to z niżem demograficznym i z reformą, czyli tak naprawdę u pan radny Zimlewski wpisuje się bardzo dobrze, tylko trzeba dalej działać, żeby dzieci nam przybywało. To wtedy jak będziemy mieli dużo dzieci, to będzie problemem, będziemy zatrudniali. Niestety, jeżeli ta liczba będzie nam spadać, to będą problemy. My sytuację poparliśmy. Ja powołałem zespół do spraw koordynacji międzyszkolnej, bo taki zespół działał, za to dziękuję dyrektorom i panu sekretarzowi. Udało się nam naprawdę rozwiązać praktycznie wszystkie problemy, bo nikt na dzisiaj, żaden nauczyciel nie stracił pracy. Oczywiście priorytet, który został zastosowany, nie wszystkich zadowala, bo kilku nauczycieli musiało być na emeryturę, ale wybór przed dyrektorami jest taki. Albo spowoduje odejście nauczyciela na emeryturę, albo zwalnia innego. Staramy się negocjować ze wszystkimi, czy bez kim stara się negocjować z nauczycielami. Były przeniesienia, bo nie wszyscy pewnie są usatysfakcjonowani, ale albo musi dokonać wyboru dyrektor, kto do jakiej pozycji chodzi, albo muszą sami nauczyciele. Ja z tego, co słyszałem, były w przypadkach, kiedy były dylematy, nauczyciele sami dogadywali się i sami decydowali, kto zostanie w tej szkole, a kto przychodzi do innej, bo taki system ten zespół zastosował, że ze względu na to, że każdy szkoła jest oddzielnym zakładem, tak, to mogła powstać taka sytuacja, że w jednej szkole będzie można dać nadgodziny lub zatrudnić nauczyciela, a w innej szkole trzeba by było dwóch zwolnić. Uniknęliśmy tego. Myślę, że w następnym roku również uniknęliśmy tego. Mam tylko apel do wszystkich nauczycieli, którzy mają uprawnienia emerytalne, normalne, oczywiście normalne, i mogą skorzystać z emerytury, żeby to czynili, ponieważ następny rok też będzie. Mam nadzieję, że przygotowywaliśmy się do tego od wielu lat, do tego niżu demograficznego, który wchodzi najbardziej w gimnazjum w tej chwili, że nie będzie żadnych zwolnień, że poradzimy sobie z tym, bo w przedszkolu powolutku zaczyna być wyższy. Za kilka lat ta sytuacja będzie radykalnie lepsza. Na dzisiaj mamy sytuację opanowaną.